Taiga, jej wspaniałość uderzyła Eugeniusza prosto w serce. Kryje w sobie wiele niebezpieczeństw, ale jest naprawdę piękna. Eugeniusz Tarasow udał się w tę podróż, aby się rozerwać i oderwać od poważnych problemów, które pojawiły się po rozwodzie z żoną. Teraz jest bankrutem, innymi słowy, nagi jak sokół, Więc zdecydował się wyjechać jak najdalej od cywilizacji, uporządkować myśli i zebrać siły na nową falę walki. Jeszcze za wcześnie, by skreślać siebie z rachunków. W końcu jest młody i pełen energii. Po prostu potrzebował restartu. Wjeżdżając do osady tajgi, Eugeniusz z zadowoleniem pomyślał, że dokonał właściwego wyboru. Krajobrazy lasu o niewiarygodnie głębokim zielonym kolorze były fascynujące. I nagle pomyślał, że chciałby zostawić tam wszystkie swoje troski i problemy, rzucić je jak najdalej i pochować w tym gęstym lesie. W głowie nagle pojawiły się wspomnienia, od których zbierały się łzy. Jego życiowa droga nie była usłana różami, ani nawet stokrotkami. Od ośmiu roku życia żenia wychowywał się w domu dziecka i oddała go tam ciotka Galla, kobieta, która opiekowała się nim z powodu braku rodziców. Według słów Galiny, jego matka umarła przy porodzie. Michał, ojciec, ciągle jeździł na północ na zmiany i dawał ciotce Galiny pieniądze na utrzymanie syna. Pewnego niezbyt pięknego dnia Michał zaginął bez śladu. Źródło pieniędzy wyschło, a opiekunka ogłosiła, ogólnie rzecz biorąc, że nie mam czym cię karmić, sama ledwo wiąże koniec z końcem na chlebie i wodzie, a w domu dziecka o ciebie zadbają. Ale w końcu ktoś mi. Chłopiec miał wtedy osiem lat. Nie można powiedzieć, że chłopak był tak bardzo przywiązany do Galiny, jednak zdradziecka myśl, czy ona naprawdę nie czuje żalu? Czasami pojawiała się, ale ciotka Galla miała rację, kim on dla niej jest? Więc wydaje się, że nie ma powodu do obrażania się. W domu dziecka nie było łatwo, ale to właśnie tam żenia nauczył się stawać za siebie. Poza tym był zdeterminowanym chłopakiem, a jego celem było osiągnięcie sukcesu. Eugeniusz Tarasow zdawał sobie sprawę, że nie będzie łatwo, ale nigdy nie szukał łatwych dróg. Michała nie znaleziono. Czasami żenia budził się we śnie zimnym potem. Śniło mu się zorza polarna, w której pojawiała się twarz ojca, tajga, dzikie zwierzęta ścigające Michała. Te straszne kolarze stały przed oczami, kiedy budził się od własnego krzyku. Chłopak chodził do psychologa ale aby pozbyć się nocnych koszmarów, potrzebny był prawie rok. Kiedy Żenia skończył 13 lat, stało się jasne, dobrze rozumiał komputery. Pewny użytkownik to oczywiste, ale także wnętrze komputera nie było dla niego ciemnym lasem. Dlatego gdy pojawiło się pytanie, gdzie iść po szkole, Żenia zdecydował, że zostanie programistą i dostał się do technikum. Cóż, pierwszy krok został wykonany. Po ukończeniu szkoły z czerwonym dyplomem znalazł pracę jako programista w znanej w mieście firmie. I to był drugi krok. Trzecim był biznes w technologiach IT założony od zera. Jednak pewną klientelę Eugeniusz zdobył jeszcze jako student technikum, a później pracownik firmy. Więc wydatki związane z założeniem firmy szybko się zwróciły. I choć nazwiska tarasowa nie było na liście Forbesa, nie cierpiał biedności. Syte, zamożne życie to nie tylko komfort, ale także wiele pokus. Na przykład rozrywka. Młody człowiek w końcu dotarł do wszystkiego, o czym mógł tylko marzyć w domu dziecka. Sauny, restauracje, nocne kluby. W jednym z takich miejsc poznał tanie. Urocza blondynka, dostrzegając w nim perspektywicznego męża, zaczęła działać. Chłopak sprawnie tańczył pod rytm gorącej piosenki, gdy przed nim pojawiła się blond piękność w prześwitującej bluzce i skórzanej mini spódniczce. Dziewczyna coś radośnie mówiła Eugeniuszowi, ale on jej nie słyszał. Wtedy chwyciła go za rękę i pociągnęła do wyjścia, nie rozumiejąc co się dzieje. Chłopak poszedł za nią. Gdy młodzi ludzie wyszli do foyer, dziewczyna, machając przed Eugeniuszem telefonem komórkowym, powiedziała: „Panie, przy okazji, przez twoją łaskę upuściłam telefon i wetknęła gadżet pod jego nos. Rzeczywiście był na nim pęknięty. I co z tego?” uśmiechnął się Eugeniusz. „To tylko szkło ochronne.” „No, ale to nie estetyczne” uśmiechnęła się dziewczyna. „Jeśli chodzi tylko o to, to niech będzie. Zrekompensuję ci za szkło ochronne.” Również dla mnie problem, podaj mi swój numer telefonu lub karty, a ja natychmiast przeleję ci pieniądze. Piękność uśmiechnęła się i pokręciła głową. Więc czego chcesz? zapytał zdziwiony Eugeniusz. Odprowadź mnie do domu, a będziemy kwita, bo jakoś ciemno już. Zgoda, teraz od razu? No, prawdę mówiąc, chciałbym jeszcze trochę potańczyć, odpowiedziała dziewczyna kokieteryjnie i uśmiechając się rozbrajająco, przedstawiła się. A tak przy okazji, nazywam się Tania. A ja Eugeniusz. Kiedy ogłoszono biały taniec, Tatiana dosłownie wyciągnęła go na parkiet. W tym czasie Eugeniusz zauważył sobie. Tak, ona jest oczywiście piękna, ale zbyt nachalna. Prawie nie wątpił, że pęknięcie na ekranie telefonu to nic więcej niż sztuczka, aby się poznać. Ale z drugiej strony, może to nie tak źle, kiedy dziewczyna przejawia inicjatywę. Na przykład, takie piękności to prawdziwe znalezisko dla nieśmiałych chłopców. Eugeniusz nie był ani nieśmiały, ani bezczelny. Tak czy inaczej, zaletę istnienia takich odważnych nieznajomych ocenił. W drodze do domu tani młodzi ludzie zaczęli rozmawiać. Okazuje się, że pracuje jako sekretarka w jednej z firm średniej klasy. Podoba ci się praca? zapytał on. Tak niczego. Kiwnęła tania, ale żadnych perspektyw? No, perspektywy są zawsze. Najważniejsze umieć je dostrzec, no albo stworzyć. Przecież nikt ci ich na tacy nie przyniesie. Jakie masz wykształcenie? Technikum. Na sekretarkę się uczyłam. A chciałabyś wyżej? Mrugnął Eugeniusz. Oczywiście, że chciałabym odpowiedziała wyraziście uśmiechnięta Tatiana. Sam zresztą, sądząc po ubiorze, pewnie na samym szczycie Aha kiwnął głową chłopak mam firmę komputerową. Tylko wiesz skąd ja na ten sam szczyt się wdrapałem? Z domu dziecka. Mówią o nas, że myślimy, że wszystko nam się należy. Może ktoś tak myśli, ale ja nikogo o nic nie prosiłem. Jedyne co dostałem za darmo to skromne mieszkanie jako państwo i czysto symboliczną sumę. Tak powiedzmy na pierwszy czas. A dalej sam, rączkami i główką. No, mężczyźnie łatwiej się przebić, zauważyła rozmówczyni. A w nas kobietach nie każdy widzi osobowość. No, kobietę nie wiem, zaśmiał się Eugeniusz. Ale osobiście ja, jeśli widzę w człowieku osobowość, to traktuję odpowiednio. Daleko jeszcze do Twojego domu? Tak prawie doszliśmy, nie chcesz wejść na filiżankę herbaty? A co jutro sobota? Pomyślał Eugeniusz. I dziewczyna zabawna, rozmawiali do samego rana przy najsmaczniejszej kawie z likierem. Nie wiem jak u niej w służbie, jeśli chodzi o perspektywy, ale płaci zdecydowanie dobrze. Kawa i likier kosztują połowę pensji jakiejś sanitariuszki w szpitalu. No, ja chyba pójdę, powiedział Eugeniusz, czując, że go oglądają. Jeszcze się zobaczymy? Z nadzieją, zapytała dziewczyna, no a dlaczego nie? Po wymianie numerów telefonów Eugeniusz udał się do domu. Młodzi ludzie zaczęli się spotykać. Gdy Eugeniusz po raz pierwszy przyprowadził ukochaną do swojej kawalerki, ona patrzyła na mieszkanie studio oceniającym wzrokiem. I dopiero po czasie Eugeniusz zrozumiał, że był to wzrok gospodyni. Dobrze im było razem, ale Eugeniusz nagle zaczął zauważać, że tania stała się drażliwa. Co jest z tobą? Nie wytrzymał pewnego razu. Problemy w pracy? Dać spokój tej pracy. Nie praca, tylko ciągłe nieporozumienie. Pracy wiele, a dostajemy grosze. A warto wspomnieć o karierze zawodowej, to patrzą tak, jakbym powiedziała straszną głupotę. Może oni są w czymś słuszni? Zdobądź wykształcenie wyższe, szukaj miejsca poważniejszego i będziesz miała szczęście. Twoje miejsce nikt ci nie odda. Słuchaj, jony, może weźmiesz mnie do siebie. A na jakim stanowisku, ciekawe? Zachichotał on. Nie mam wolnych wakatów, chyba że wprowadzić do etatu stanowisko administratora. Już od dawna o tym myślę, ale w gruncie rzeczy to to samo co sekretarka. No i co z tego? Uśmiechnęła się Tania. Przynajmniej będę obok ciebie. Kiedy Tania zaczęła pracować jako administrator w firmie Eugeniusza, od razu dała wszystkim do zrozumienia, że łączą ją z szefem bliskie stosunki. Pewnego razu przypadkiem usłyszała, jak koleżanki plotkowały w toalecie. Nasz Eugeniusz Michałowicz jakoś nie śpieszy się z obrączką na palcu swojej ukochanej, powiedziała menedżerka PR, Julia. A czy ona jest jego ukochaną? Zaśmiała się Wika, menedżer do spraw rekrutacji personelu. Tego samego wieczoru Tania zrobiła ukochanemu pranie mózgu. Wszyscy wiedzą o naszym związku i śmieją się ze mnie, zaczęła. Mówią, że śpią razem, ale się nie żenią. A co mnie to obchodzi? Wykrzyknął Eugeniusz. Oni po prostu ci zazdroszczą. Byłoby czego zazdrościć, zawsze pod ręką u szefa. Po tym, jak Eugeniusz i Tania wzięli ślub, po biurze znów rozeszły się zakulisowe plotki. Że to ona wyszła za mąż za siebie. Ale co by nie mówić, Tania na pewno tym się nie przejmowała. Została żoną udanego przedsiębiorcy i żyła na szeroką nogę. Jej kariera już jej nie interesowała. Salony piękności, butiki i spotkania z przyjaciółkami w kawiarniach oto cały jej krąg zainteresowań. Eugeniusz dużo pracował. Czasami wracał do domu po północy i nie zastawał żony w domu. A czego chciałeś? Mówiła Tania, wracając do domu nad ranem, żebym siedziała w domu i czekała na ciebie. Nawiasem mówiąc, ja się nie bawię, zaczął się Eugeniusz. A ty, a co ja? Nie chodzimy nigdzie, podczas gdy inni jeżdżą po kurortach. Myślisz, że my nie jeździmy na kurorty? A kiedy to było ostatni raz? Zmrużyła oczy tania. Trzy miesiące temu? Zrozum, Tatiana, pojednawczo powiedział mąż. Jeśli nie będę pracować, to nie będzie niczego, ani kurortów, ani zakupów. Obiecuję, kochanie, jak tylko skończę projekt, polecimy razem gdzieś na wakacje. Pokój? Pokój. Tania westchnęła i poszła spać. A Eugeniusz zaczął zbierać się do pracy. Co tu dużo mówić, małżeństwo nie było beztroskie. Eugeniusz chciał dziecka, Tania nawet nie chciała o tym słyszeć. Eugeniusz lubił odpoczywać na łonie natury, spacerować po lesie, polu czy wzdłuż jakiegoś opuszczonego zbiornika wodnego. Tania wolała zabawę w restauracjach lub nocnych klubach. I tak we wszystkim, czegokolwiek byś się nie dotknął. Koniec małżeństwa przypominał zły żart. Pewnego dnia, wracając z delegacji wcześniej niż zwykle, Eugeniusz przyłapał Tatianę w łóżku z Olegiem, najlepszym przyjacielem. Wspólnikiem i prawą ręką Eugeniusz wybełkotała Tania, ciągnąc kołdrę na brodę. To, nie to co myślę, prawda? podpowiedział mąż. Nie bój się, nie będę biegać z siekierą. Tak więc macie 10 minut na spakowanie się. Eugeniusz wyszedł ze sypialni i poszedł do kuchni, gdzie zaparzył sobie mocną kawę. Popijając aromatyczny napój, Eugeniusz postanowił, że jutro złoży pozew o rozwód. Pomyśleć tylko, a ja jeszcze chciałem dzieci. To po prostu szczęście, że nie mamy wspólnych dzieciaków. Przemyślenia Eugeniusza przerwał głośny trzask drzwi. Odeszli. Proces rozwodowy okazał się niewiarygodnie trudny pod każdym względem. Eugeniusz poniósł ogromne straty. Chodzi o to, że Tatiana wsadziła swoje pazernie macki we wszystkie sfery jego biznesu. Ale na tym sprawa się nie skończyła. Partner, któremu Eugeniusz kiedyś ufał jak sobie samemu, po prostu go okradł. A jeśli dokładniej, zrujnował go. Bo sierota bez rodziny pomyślał Olek zarządza wszystkim. Gdzieś głęboko w duszy rozumiał, że Eugeniusz należy do tej rasy ludzi, którzy sami się wyrobili. Ale Olegiem kierowała niezdrowa logika, tylko zazdrość. I przystąpił do aktywnych działań. Oczarowanie Tatiany o miłości i obfitości, której chodziły legendy, okazało się łatwiejsze niż gotowanej rzepy. A potem Oleg połączył przyjemne z pożytecznym. Serdecznie bawił się z niewyczerpaną i bardzo pomysłową w łóżku żoną partnera i przy okazji go zrujnował. Eugeniusz z kolei, jak mógł, starał się ratować biznes. Jednak jego starania nie zakończyły się sukcesem. Kiedyś wydawało się, że solidna firma rozpadła się jak domek z kart. Było dla Eugeniusza strasznie nieprzyjemne, że każdy pies w mieście wiedział, że Tatiana była mu niewierna. Całe towarzystwo biznesowe szeptało za plecami Eugeniusza, nazywając stanie gorącym kąskiem, a jego samego rogaczem. Ale okazało się, że to jeszcze nie było najgorsze. A poszło to wszystko do diabła. Pomyślał nagleżenia. Ogarnęło go nieodparte pragnienie ucieczki gdzieś na łono natury i poczucia się jej częścią. Im dalej od cywilizacji, tym lepiej. Eugeniusz od dzieciństwa uwielbiał przyrodę i leśnych mieszkańców. I choć był mieszczuchem, dusza ciągnęła go do świeżego powietrza i nieograniczonych leśnych przestrzeni, które wydawały się bezkresne. Teraz nie miał biznesu, podstępny wspólnik zadbał o to, więc czemu by nie wziąć przerwy? Tak Eugeniusz znalazł się w odosobnionej tajskiej osadzie. Zanim tam pojechał, zebrał informacje. Głupio byłoby przyjechać w nieznane miejsce na chybił trafił. Opuszczonych wiosek wokół tajgi było pod dostatkiem, a nocleg nawet w tak komfortowym samochodzie jak u Żeni, nie wchodził w grę. Przecież jest zima. Okazało się, że trzy pobliskie osady są bardzo zamieszkałe. Więc czego czekać, jutro rano wyjeżdżam? Podróżnikowi poszczęściło się już w pierwszej osadzie. Chłopcy, zwrócił się do dwóch nastolatków około trzynastu lat. Nie podpowiecie, czy można się tu u kogoś zatrzymać? A ty kim jesteś? zapytał jeden z nich. Jestem turystą. Chłopcy spojrzeli na siebie, a drugi odpowiedział: W drugim domu od tego końca mieszka dziadek, on przyjmuje turystów. Nawet pieniędzy nie bierze, tylko za produkty. Dokładnie, potwierdził jego kolega U nas z normalnymi produktami ciężko jak w czołgu. Tak, no to trzymajcie Eugeniusz wręczył nastolatkom po puszce tuńczyka i bochenku chleba. Dziękujemy. Odpowiedzieli razem, a Eugeniusz pojechał w wskazanym kierunku. Kiedy podjechał do domu, od razu zauważył gospodarza. Staruszek odśnieżał i trzeba powiedzieć, że robił to całkiem sprawnie. Eugeniusz opuścił szybę i przywitał go. Dzień dobry, dziadku. Cześć chłopce, czym mogę służyć? Żenia wysiadł z samochodu i, zbliżając się do rozmówcy, odpowiedział. Powiedziano mi tutaj, że przyjmujecie turystów na nocleg. To prawda, tak jest, przyznał staruszek. Dobrego człowieka, czemu nie wpuszczać? Będzie z kim porozmawiać? Oto ty, chłopce, dobry człowiek. Z uśmiechem wzruszył ramionami Eugeniusz, no nikt się nie skarżył. No to pięknie, podsumował staruszek. Więc rozgość się, młodzieńcze. A jak cię zwą? Eugeniusz, a pana? A mnie wasiły Terentjewicz. Można po prostu wujek Wasili, nie jestem dumny. Gość wyjął z bagażnika cztery torby pełne jedzenia i zaniósł je do domu starca. Mieszkanie bardzo spodobało się Eugeniuszowi. Ściany obite boazerią były ozdobione wypchanymi ptakami. Dom Wasiły Terentiewicza był gustownie urządzony w stylu country, który Żenia bardzo lubił. Lodówka była pokryta magnesami, które nadawały kuchni zamieszkały wygląd. A ogólnie w domku było bardzo przytulnie. Nie wiem jak ty, ale ja zgłodniałem okropnie. Przyznał Eugeniusz, rozpakowując torby z chlebem, bochenkami, kiełbasą, warzywami, ziołami i innym apetycznym jedzeniem. Powiedziano mi, że macie problem z produktami. To prawda, to prawda, skinął starszy pan głową. W osadzie jest jeden nędzny sklepik, centrum administracyjne jest 35 km stąd i autobusy jeżdżą dwa razy dziennie. Więc ty ze swoimi produktami bardzo nawet na czasie. Powiedzieli ci pewnie, że za nocleg pieniędzy nie biorę? Powiedzieli, skinął gość głową. No to jeśli potrzebujesz pieniędzy, to ja. Nie, nie, zapewnił go Wasiły Terentiewicz i dodał ze śmiechem: produkty tutaj to najbardziej pewna waluta. Dobrze u was, rozkosznie się przeciągając powiedział Eugeniusz. To prawda, z dumą odpowiedział Wasiwi Terentiewicz. No, rozgość się. Chciałbym się przespać, ziewnął podróżnik, od rana za kierownicą. Jasne, żaden problem, idź tam do tamtego pokoju na końcu, tam dobrze się śpi i widok jest piękny. Eugeniusz wszedł do pokoju. Krajobrazem będzie się zachwycać później, a teraz spać, spać, spać. Po porządnej dawce snu wybrał się do lasu, zabierając ze sobą aparat fotograficzny. Tylko nie oddalaj się za daleko ostrzegł go staruszek. Chłopak szedł do lasu i z przyjemnością myślał, że Stajgą dobrze wybrał. Powietrze było po prostu fantastyczne. Zdjęcia wiewiórki, liska i nawet udało mu się uchwycić zajączka. Po śniadaniu Eugeniusz udawał się do lasu, fotografował krajobrazy, niezwykłe zimowe rośliny, zwierzęta i ptaki. Wracał na obiad i pomagał Staruszkowi w gospodarstwie, przeglądał zdjęcia i wrzucał je do internetu. Ostatnie nie zawsze mu się udawało, bo zasięg był niestabilny. Miejscowi mieszkańcy śmiali się z kolejnego lokatora Terenticha, ale ogólnie byli do niego życzliwi. Rozumieli, że dla mieszkańca miasta wszystko jest nowością. Eugeniusz podbił serce babci Klary, która mieszkała po sąsiedzku od Wasilija Terenticha, rąbiąc jej drewno. Miejski siłacz, z uznaniem powiedziała starsza kobieta, gdy gość składał drewno w szopie. Babcia Klara poczęstowała Eugeniusza aromatyczną herbatą z ciastkami. Smaczne, pochwalił jego staruszkę. Jedz na zdrowie, uśmiechnęła się. Ja cię jeszcze z sobą zawinę dla Terenticha. Bardzo on szanuje moje ciastka. Kiedy Eugeniusz wrócił do swojego tymczasowego domu, zobaczył bardzo sympatyczną brunetkę w wieku około dwudziestu lat z promiennymi brązowymi oczami. Dzień dobry, grzecznie skinął głową dziewczynie. Dzień dobry, odpowiedziała piękność, lekko uśmiechając się. Poznajcie się, powiedział Wasili Terentjewicz. Żenia, to moja wnuczka wiera. Wier, to Eugeniusz, o którym ci mówiłem. Bardzo mi miło. Młodzi ludzie równocześnie to powiedzieli i zaśmiali się. Pili herbatę z ciastkami, które Eugeniusz przyniósł od sąsiadki. Dziadek i wnuczka rozmawiali, gość od czasu do czasu dorzucał swoje uwagi, od czasu do czasu spoglądając na dziewczynę. Piękna, nic dodać, nic ująć. Świeża twarz Wiery przyciągała wzrok to ona jest przeciwnością miejskiego snoba z jego drapieżnymi manierami. Niespodziewanie dla siebie Eugeniusz pomyślał, taką dziewczynę mógłbym naprawdę pokochać. Jak tam twoje samopoczucie? Bez szczególnego zainteresowania, zapytał Wasilij Terentjewicz. Dobrze, pośpiesznie odpowiedziała wnuczka i zaczęła mówić o czymś innym. Z tego Eugeniusz wywnioskował, że temat jest nieprzyjemny dla obu stron. Nagle poczuł się okropnie nieswojo i pospieszył do swojego pokoju. A po około 20 minutach przyszła do niego Wiera. Do widzenia, Eugeniusz, powiedziała. Miło było się poznać wzajemnie, rosyjsko, odpowiedział mężczyzna. Gdy wyszedł do kuchni napić się wody, Wasili Terentjewicz siedział przy stole i zadumany patrzył przez okno. Przed starcem stała butelka z płynem nasyconego rubinowego koloru. Ach, żenia, cicho powiedział gospodarz domu. Postanowiłem na stojąco napić się trochę. Chcesz mi towarzyszyć? Cóż, można, odpowiedział Eugeniusz. Ekologicznie czysty produkt, uśmiechnął się dziadek. Sam wyprodukowałem. W mieście takiego na pewno nie spróbujesz. Pod ten aromatyczny, umiarkowanie mocny napój Wasilii Terentjewicz otworzył swoją duszę przed swoim lokatorem. Rodzice Wiery zginęli w wypadku samochodowym. Gdy była w drugiej klasie, on sam wychował wnuczkę. I widzi Bóg, świetnie mu to wyszło. Dziewczyna nigdy nie sprawiała dziadkowi problemów. Wiera uczyła się dobrze, uczestniczyła w szkolnych wydarzeniach, a jej zachowanie było oceniane jako wzorowe. Po ukończeniu szkoły, dziewczyna dostała się na filologię na uniwersytecie. Wasilii Terentjewicz nie mógł się nadziwić. Tam właśnie poznała bogatego Jurka. Chłopak z zamożnej rodziny nie mógł żyć bez rozrywki, do której przyłączyła się wiera. Rzuć to, dziadku, wesoło mówiła wnuczka. Kiedyż jeszcze bawić się, jak nie w młodości? Wasiły Terentycz tylko kiwał głową. Ależ ja nie jestem przeciwny rozrywkom, mówił do Eugeniusza. Sam byłem młody, i teraz też rozumiem, że rozrywki się zmieniają. Ale widzisz, co jest, ta Jurka jej nie lubi. To od razu poczułem. Tylko rozmowy o rozrywkach i o tym, jak oni z werą się kręcą. Ostatnie słowo starzec wypowiedział, jakby je wypluł. Eugeniusz zamyślił się, będąc samowystarczalnym człowiekiem, sam nie lubił majorzy. I nie dlatego, że zazdrościł. Żenia był dumny, że wszystko osiągnął sam. Tak, była nieprzyjemna historia z żoną i przyjacielem. Jednak był pewien, że u niego jeszcze wszystko będzie dobrze. Bolenistwo to nie o nim. Wcale nie zazdrościł majorem, a czemu zazdrościć? Raczej Eugeniusz ich żałował. Znał takiego jednego, balował na całego, przepuszczał rodzicielskie pieniądze. A kiedy jego rodzice, wracając z modnego kurortu zginęli, mocno się napił. Wchodząc w spadek, chłopak błyskawicznie przepuścił kapitał rodziców, wsiadł na zakazane substancje i zmarł z przedawkowania w brudnym melinie. Dlaczego majorzy tak łatwo rozstają się z pieniędzmi? Odpowiedź jest oczywista, bo nie zarobili ani grosza. Oczywiście są wyjątki, jednak większość z nich bez koryta w postaci bankowych kąt mamy i taty, to nikt. I nie ma jak ich nazwać. I widzisz, ani jednego ciepłego spojrzenia w stronę werki, ani jednego czułego słowa. Co tam czułego? Westchnął starzec. W ogóle żadnych słów. Wszystko ja, ja, ja. No i rozrywka. Och, żeńka, moje serce czuje, że coś będzie. Nie nakręcaj się tak, wujku Wasylu. Próbował go pocieszyć Eugeniusz. Sprawa młoda, sam tej braci nie lubię. Ale dlaczego koniecznie coś musi się stać? Och, nie wiem. Dusza nie na miejscu. Żeń, a u ciebie dziewczyna jest? spytał Wasyl Terentiewicz. A ja, wujku Wasylu, niedawno się rozwiodłem. I Eugeniusz opowiedział starcowi historię swojego małżeństwa i jego końca. Ale sprawa, ciągnął Wasyl Terentjewicz. myślałem, że takie rzeczy tylko w filmach się zdarzają. Film, parsknął Żenia, już nieraz przekonałem się, że nasze życie jest bardziej kapryśne niż jakikolwiek film. To na pewno, tego grudniowego wieczoru Eugeniusz poczuł, że ten starszy mężczyzna stał mu się bliską osobą. Odpocznę, nabiorę siły i przyjadę do Terentiewicza w gości, jak dobry przyjaciel. Przywiozę mu mnóstwo różnych smakołyków i to nie za nocleg. Ale tak po prostu, od całego serca. Myślał on. Życie płynęło swoim rytmem. Wera kilka razy wpadała sama lub ze swoim majorkiem. Młody człowiek wydał się Eugeniuszowi nieprzyjemny, ale ostatecznie to wybór dziewczyny. Nawiasem mówiąc, że nie zauważył, że i Juri patrzy na niego z dezaprobatą. Ale przecież w czymś takim jak aprobata tego infantylnego pawia na pewno nie potrzebował. Eugeniusz i Wera rozmawiali niewiele. Właściwie to trudno było to nazwać rozmową. Tak rzucali sobie kilkoma zdaniami, a ona i tak bywała we wsi krótkimi najazdami, co bardzo martwiło dziadka. Zakręciła jej w głowie ten diabelski majorzy, ubolewał starzec. Wujku Wasylu, ale nie przejmuj się tak, mówił Eugeniusz. No po co duszę dręczyć? To miłość i nic tu nie poradzisz. Miłość, westchnął Wasyl Terentjewicz. W tym roku nawet na nowy rok nie będzie mogła do mnie przyjechać. Na narciarski kurort zbiera się ze swoim majorkiem. Co tu można powiedzieć? Dziewczyna chce być kochanym człowiekiem i to jest zupełnie naturalne pragnienie. Ale patrzeć na dziadka było boleśnie. Ty mnie na nowy rok nie opuścisz, spytał starzec Eugeniusza. No jeśli mnie nie wykonisz, rozłożył ręce ten. Mnie właściwie nic do miasta nie ciągnie, przynajmniej na święta. To zostawaj na wszystkie święta, ucieszył się Wasyl Terentiewicz. A może nawet dłużej i nie potrzebuje żadnych produktów. A jeść co będziemy? Zaśmiał się Eugeniusz. No właśnie, więc przed świętami będzie mi trzeba przejechać się do powiatu. Zbyt ubogi asortyment w waszym miejscowym sklepie. Za to choinka będzie taka, jakiej ty nigdy nie widziałeś. Wierzę, choinka naprawdę była wyżej wszelkiej pochwały. Wysoka, puszysta i pachnąca. Wasili Terentjewicz wyjął ozdoby, a mężczyźni zaczęli ubierać tajską piękność. Na oczy starca nagle napłynęły nieproszone łzy. Wujku Wasili, wszystko w porządku? Zaniepokojony zapytał Jewgienij. W porządku, w porządku, mrugnął oczami tamten. Po prostu dzisiaj po raz pierwszy ubieram choinkę bez wieroczki. Wujku Wasili, powiem tak. To, że Wiera jest z tym chłopakiem, nie oznacza, że przestała cię kochać. Ale życie osobiste i miłość do ciebie to jednak różne pojęcia. Ech, Żenka, naprawdę myślisz, że tego nie rozumiem? Wykrzyknął starzec, ale gdyby Wiera miała innego chłopaka, no na przykład takiego jak ty. Serce nie sługa, wzruszył ramionami Ewgienii. Wasilii Terentjewicz mrugnął okiem. Powiedz-no, mój drogi serdeczny przyjacielu, a podoba ci się Wiera? Wujku Wasilii nieśmiało wyciągnął gość. No cóż, co w tym takiego, zapytałem. Przecież widzę, że ci się podoba. Skąd wziąłeś, że mi się podoba? Jeśli nawet zamieniliśmy kilka słów, to co najwyżej kilkadziesiąt słów. Pomyśl tylko, co to są słowa? Milczenie to złoto, a od słownej biegunki żaden pożytek. I śmiali się wesoło. Nowy rok świętowali we dwoje. Na dzień przed świętem Jewgini pojechał do rejonowego centrum i kupił delikatesy. A to dla ciebie, powiedział, wręczając dziadkowi piękny kamizelkę z machoniu. Dziękuję, zawstydził się Wasilij Terentiewicz, ale to chyba drogie. Nie droższe niż pieniądze, uśmiechnął się Jewgeni. I choć oczy starca były smutne, święto było serdeczne. Pewnego razu wracając z lasu, Jewgini zastał dziadka we łzach. Wujku Wasili, przestraszony, zapytał: Co się stało? Nieszczęście, żenia, wiera. Wasiliiowi Terentjewiczowi było trudno mówić. Goszko płakał, a żenia przypuszczał najgorsze. Jego serce biło tak, jakby przebiegł 100 metrów. Co z wierą, wujku Wasilii? Zapytał Jewgienij, wstrzymując oddech. Wiera jeździła na nartach z tym cholernym majorem. Majorowi choćby huk, a Wiera ma uraz kręgosłupa. Jest w szpitalu. Teraz nie wiadomo, czy dziewczyna będzie chodzić. Boże! Jaki straszny, a w jakim szpitalu? Wiadomo w jakim, w obwodowym, tam też jest kurort niedaleko. Więc dostarczyli ją szybko, tylko jaki z tego pożytek tej szybkości? I starzec znów gorzko zapłakał. Ale może wszystko jeszcze się ułoży? Westchnął Żenia, nie bardzo wierząc w swoje słowa. Wasilij Terentiewicz tylko machnął ręką. Następnego dnia mężczyźni pojechali do centrum obwodu, które było nieco ponad 100 kilometrów stąd. Dlaczego Jura nie przychodzi? pytała Wiera dziadka. Cóż, ma swoje sprawy, uspokajająco powiedział ten, chociaż wszystko było mu jasne. Prognozy lekarzy nie były aż tak pesymistyczne. Według nich Wiera miała szansę stanąć na nogi, ale potrzebna była jej kosztowna operacja. Dziewczyna mówiła: że ma zamożnego narzeczonego, powiedział lekarz i zwrócił się do Jewgenija. To ty? Nie, to nie ja. Wasilij Terentiewicz i Jewgeni zamieszkali w niedrogim hotelu, do którego personel szpitala zwykle wysyłał krewnych pacjentów. Minęły dwa dni, ale major ani razu nie odwiedził Wiery. Może powinienem z nim porozmawiać? Zastanawiał się Żenia. W głębi duszy rozumiał, że rozmowa z tym dorosłym głupcem nic nie da. Synkom bogaczy ogólnie nie są właściwe uczucia odpowiedzialności. Ale nagle Jewgenij znalazł Jurija w modnej kawiarni dla przedstawicieli złotej młodzieży w towarzystwie efektownej, drogo ubranej blondynki o pustym spojrzeniu. "Cześć Jurij" hej, odpowiedział bezceremonialnie. "Zgadujesz dlaczego tu jestem? Nie mam bladego pojęcia. Może wyjdziemy do holu?" zaproponował Jewgenij, jakoś niezręcznie przydamie. Nie mam tajemnic przed moją damą, oznajmił Jurij. No cóż, skoro nie ma tajemnic, to sam się prosisz. A co z wierą? Zapytał Żenia. Wiera, nie udawaj idioty, zdenerwował się. Wiera, a co z wierą? Wiera jest świetna, ale to już etap za mną. Dawno to było? Nie od czasu, kiedy ona miała złamanie kręgosłupa? A co jeśli tak? Niezmieszany wcale, uśmiechnął się Jurij. Nie potrzebuję inwalidki, ale co ja z nią zrobię? No weź, majorek przewrotnie spoglądał na Eugeniusza, a on z kolei podjął ostatnią próbę dotarcia do Jurija. Po prostu myślałem, że Wera dla ciebie coś znaczy, powiedział Eugeniusz. W końcu jesteś mężczyzną, czy nie? Wydaje mi się, że przyzwoity człowiek przynajmniej zapłaciłby za leczenie. Rozumiem, że masz takie możliwości, prawda? Och, tylko nie naciskaj na sumienie. Nie mam go, jasne? Sądząc po twoim wozie i stroju, ty też nie jesteś biedny. Więc zapłać. To wszystko, do widzenia. Tak, nie zazdroszczę wam, panienko. Zamyślony powiedział Eugeniusz, zwracając się do towarzyszki Jurija. Słuchaj, Robin Hoodzie, idź stąd. Już poszedłem, bo nie ma czym oddychać. Eugeniusz wsiadł do samochodu i zamyślił się. Właściwie innego odpowiedzi się nie spodziewał. Jeszcze kilka miesięcy temu mógłbym pomóc Werze. Z żalem myślał Eugeniusz. Ale teraz, chłopak zbierał myśli. Strasznie nie chciało mu się jechać do hotelu. Ale co teraz powie Wasilijowi Terentiewiczowi? Nagle Eugeniusz zobaczył, jak z elitarnego młodzieżowego kawiarni wyskoczyła blondynka, która była z Jurijem. Wygląda na to, że rozmowa mężczyzn bardzo ją zainteresowała. A jeszcze mówią, że blondynki są głupie. Z uśmiechem pomyślał Eugeniusz i uruchomił silnik. Wasilij Terentiewicz zabrał wnuczkę na wieś. Dziewczyna poruszała się na wózku inwalidzkim i była bardzo przygnębiona. Wera, uważaj, powiedział Eugeniusz. Może pójdziemy do lasu? Pogoda jest po prostu fantastyczna. Moglibyśmy sfotografować zwierzęta. Ona tylko pokręciła głową. Nawet zwierzęta mają więcej niż ja. W rozpaczy myślała dziewczyna, przecież one chodzą na własnych nogach. Na wszystkie pytania dziadka i tego uroczego chłopaka z sąsiedniego regionu Vera odpowiadała niechętnie i monosylabicznie, a w nocy gorzko płakała. Eugeniusz desperacko próbował wyciągnąć ją z depresyjnego stanu. To będzie trudne, ale postaram się zrobić wszystko co możliwe, myślał on, i niemożliwe też. Chłopiec włóczył się po tajskim lesie w poszukiwaniu nowych, oryginalnych krajobrazów. I nagle zobaczył coś, od czego krew zamarła mu w żyłach. Między sosnami leżało rozszarpane ciało rysia. Pewnie wilki go rozerwały, pomyślał Eugeniusz. Znikąd obok usłyszał żałosne miałczenie. Straszliwy widok tak go zszokował, że nie od razu zauważył małego rysia. Maluch siedział tuż obok swojej matki i przestraszony patrzył na niego. Podszedł do Rysia, wziął drżące zwierzątko na ręce i pospieszył z lasu. Najprawdopodobniej wilki zadarły Rysice, przypuszczał Wasilii Terentiewicz. Są teraz głodne, więc ty byś był ostrożniejszy. To nie było straszne tylko dla siebie. Przed oczami stało zakrwawione ciało, a przecież na miejscu Rysia mógł być i on sam. Na widok malucha Wera ożywiła się. Och, jaki uroczy! wykrzyknęła ona. Wykapany kociak, tylko uszy z pędzelkami. No, kociak będzie mniejszy, zauważył Wasilij Terentjewicz. Ale rzeczywiście bardzo podobny. On pewnie jest głodny, powiedziała Wera. Dajmy mu coś do jedzenia. Mały Rysio dostał mleko i zaczął je lizać. Początkowo niezdarnie i nieumiejętnie, ale potem coraz bardziej zdecydowanie. Jaki on słodki, zabudowała dziewczyna w dłonie. Ciekawe, czy to chłopiec, czy dziewczynka? Okazało się, że Rysio jest samcem. Nazwę go Tim, ogłosiła Wera. Tim, powtórzył Eugeniusz. A co? Podoba mi się, mi też, zatwierdził dziadek aprobatywnie. Tima wychowywali całą uczciwą kompanią. Wera nie mogła nacieszyć się znaleziskiem i wydawało się, że na chwilę zapomniała o swojej niedoli. Chociaż czy można o takim zapomnieć? Kilka dni później na skrzynkę e-mail Eugeniusza przyszła oferta biznesowa od Waleria Razumowskiego, z którym dwa lata temu miał wspólny projekt. Współpraca się udała i teraz Eugeniusz nie był przeciwny ponownej pracy razem. U mężczyzny była nienaganna reputacja, więc nieprzyjemne niespodzianki są wykluczone. Ponadto, czasami przecinali się na wydarzeniach biznesowych, towarzyskich imprezach i kilka razy odpoczywali razem w saunie. Jednym słowem, Eugeniusz pokładał w nowym projekcie wielkie nadzieje. Trzeba jechać, powiedział. I tak za długo się zasiedziałem. Cóż, jeśli trzeba, to trzeba. Z autentycznym smutkiem skinął głową Wasyl Terentjewicz. Kiedy w drogę? Dziś mamy piątek. No, chyba w niedzielę rano się wybiorę. Starzec odwrócił się, ale Eugeniusz wszystko zrozumiał. No i co my takie smutne? Z energią zapytał starca Jakby na front mnie odprowadzasz, szczerze mówiąc Nie na front, przygaszonym głosem odpowiedział ten Ale teraz przecież się już więcej nie zobaczymy. Jak mogłeś tak pomyśleć? No oczywiście, miesiąc muszę popracować. Przepraszam, a ile ja odpoczywałem? Czas do pracy propozycje wydają się być solidne. Więc, no, a za miesiąc na pewno przyjadę. Daję słowo chłopaka, powiedział Eugeniusz i radośnie się roześmiał. W sobotę Wasyl Terentjewicz rozpalił saunę i przygotował pachnące gałązki. Mężczyźni namydlili się, nasączyli parą, a Żenia poszedł spać. Droga jest daleka, więc trzeba dobrze się wyspać. Dziękuję za wszystko, wujku Wasylu, powiedział Eugeniusz. Wiera, szczęśliwie, jeszcze się zobaczymy. Pocałował dziewczynę w policzek, przytulił starca i skierował się do samochodu. Eugeniusz domyślał się, co dzieje się w duszy tych, którzy go odprowadzają, bo sam też był bardzo smutny, ale sprawy nie czekają. Jeszcze niedawno myślał, że traktuje Wierę jak siostrę, ale teraz, wyjeżdżając z osady, nagle zrozumiał, że oszukuje samego siebie. W takim razie jestem podwójnie zobowiązany do pracy i zarabiania pieniędzy. Boże, dopomóż, postawię Wierę na nogi, a co ja mogę jej zaproponować, siedząc tam, w osadzie? Wiera głaskała Tima, a ten, rozgrzewając się na jej kolanach, błogo mruczał. A ona oddawała się swoim myślom. Wierzę, bardzo podobał się Eugeniusz, ale przecież ona była kaleką. Jeśli już taki nic nie wart typ jak Jura ją porzucił, to co mówić o inteligentnym, interesującym i samowystarczalnym żeńce? Wierzę było bardzo smutno, że on wyjechał, ale jednocześnie dziewczyna rozumiała, że to na lepsze, jak mówią z oczu w dół i serce na wierzch. Użeni swoje życie i prawdopodobnie dziewczyny są z niego szalone. Ale po co takiemu chłopakowi obciążenie? Jak leci, stary? Przywitał go Walerii. Po prostu świetnie, odpowiedział Eugeniusz. Wyglądasz, jakbyś się odświeżył, odmłodniał. Dokładnie, zadowolonym głosem odpowiedział. I odświeżyłem się i odmłodniałem, a teraz jestem gotowy do nowych pracowniczych wyczynów. Cóż, godne pochwały a propos, niedawno widziałem twoją byłą, tak? Obojętnym głosem zapytał Eugeniusz tak jak pobity pies Olek, porzuciłeś ją, a piekło z nią tę stronę życia przewróciłem i nawet nie chcę o niej pamiętać nie mówiąc już o rozmowie No cóż, to może przejdziemy do projektu? Zaczynamy! Eugeniusz zabrał się do pracy z takim entuzjazmem, że nawet nie zauważył, jak minął dzień roboczy. To wszystko? z prawdziwym zdziwieniem zapytał swojego kompana. Ja bym jeszcze popracował. Oszczędź, żartobliwie błagał Walerii. Ja w przeciwieństwie do ciebie nie jeździłem w tajgę i powiem ci, dużo straciłem. To zauważyłem, a może sprawa tkwi nie tylko w świeżym tajgi powietrzu? Figlarnie mrugnął Walerii. Eugeniusz zakłopotanie spuścił oczy, aha, triumfalnie wykrzyknął partner. Więc zgadłem, no dawaj Tarasow, wyznaj. Zakochałeś się, no jak ci powiedzieć, zaczął Eugeniusz, prościej niż prosto, jak jest. I opowiedział Waleremu wszystko jak było. Mocna historia, zadumał się Rozumowski. I co zamierzasz robić? Nie ma opcji. Zarobić pieniądze i zaproponować pomoc. Jak mogę się ożenić, jeśli nie będę mógł pomóc ukochanej kobiecie? Tak to już jest, kiwnął głową Walerii, ale popatrz na to z innej strony. Przecież dziewczyna potrzebuje twojego wsparcia. Sam pomyśl, ty teraz na miesiąc, potem przyjechałeś, a ona o tobie i myśleć zapomniała. Czy to możliwe? Teoretycznie tak, ale gdzie ja, a gdzie ona? Daleko, a po co są sieci społecznościowe? A można się dowiedzieć, kiedy twoja tajska piękność ma urodziny. Rozumiesz, do czego zmierzam? Oto ja, osioł, uderzył się w głowę Eugeniusz. A przecież to prawda, tak jest, z uśmiechem kiwnął głową Walerii. Zawsze mówiłem, że dwie głowy to lepiej niż jedna. W domu Eugeniusz, nie odkładając sprawy na później, włączył laptopa. Dzięki Bogu, nazwisko Wiery dowiedział się w szpitalu. Najważniejsze, aby dziewczyna była gdzieś zarejestrowana. Żonie poszczęściło się, znalazł ją od razu. Ostatnia wizyta była trzy miesiące temu. Może miłość tak zawróciła mu w głowie, że nie do sieci społecznościowych było? Z gorzką ironią pomyślał, choć ile tam zapomnianych kąt. Okazuje się, że nieco ponad miesiąc później wiara kończy 22 lata. Eugeniusz podziwiał nieliczne zdjęcia dziewczyny i nagle bardzo chciał ją zobaczyć. Tak, z myślami o wierze, Eugeniusz zasnął. Dziewczyna szczerze próbowała go zapomnieć, ale to okazało się nie takie proste, ale trzeba. Wasili Terentiewicz widział, jak ciężko wnuczce. I choć Eugeniusz był mu bardzo sympatyczny, starzec nie nie tak i myślał. Oto ci na głowę spadł, a dziewczynka teraz cierpi. Mało jej było tego, nie do mężczyzny, jeszcze i tego. Miesiąc minął, wiosna powoli dochodziła do swoich praw. Czasami z tajgi było słychać niedźwiedzi ryk, ale wiara zupełnie nie zauważała naturalnych metamorfoz. Dziewczyna prawie całe dni przesiadywała na werandzie pielęgnując tajną nadzieję, że przyjedzie żenia i ona go powita. Zauważalnie podrośnięty Tim ocierał się o Wierę, a ona, głaszcząc swojego ulubieńca, rozmawiała. Tak właśnie maluchu, że nie o nas zapomniał. W swoje urodziny Wiara jakimś cudem obudziła się w doskonałym nastroju. Świeży kwietniowy wiaterek wpadł do okna i na duszy stało się dobrze i spokojnie. Skądś wzięło się przeczucie, że dziś stanie się coś bardzo dobrego. Na sekundę Wiara pomyślała o Żeni. A może... Nie, on pewnie o wierze zapomniał myśleć. Na pewno bawi się z jakąś pięknością. W końcu minął cały miesiąc, a na mnicha on nie wyglądał. Do domu wszedł Wasili Terentjewicz. Z przyjemnością zauważywszy dobry nastrój wnuczki. Podał jej przepiękny bukiet przebiśniegów. Z urodzinami moja piękna. Dziękuję dziadku. Wera odpowiedziała wesoło i głośno cmoknęła staruszkę w policzek. Dziś będę gotować kaczkę, o, uroczyście ogłosił Wasilij Terentiewicz. Świetnie, nie uwierzysz, ostatnie dwa dni właśnie o niej myślałem. I nagle usłyszeli dźwięk nadjeżdżającego samochodu. Ciekawe, kto by to mógł być? Pewnie znowu mnie polecono jako mieszkanie z czujnika. Chmurnie przypuszczał dziadek, drzwi się otworzyły i do domu wszedł Eugeniusz z ogromnym pękiem mieniących się balonów żelowych i bukietem róż. Dziadek i wnuczka zamarli z otwartymi ustami. Przyjmujecie gości? Zapytał zadowolony z wywołanego efektu. Cześć Żenia, z uśmiechem krzyknął Wasilij Terentjewicz. Cześć wujku Wasylu, przepraszam, nie mogę podać ręki, zajęte. No więc czemu trzymasz swoje kwiatki i baloniki w rękach? Zaśmiał się staruszek, ech, wszystkich was młodych trzeba uczyć. Adon, powiedział on, wiara z urodzinami. Bardzo dziękuję, Żenia, odpowiedziała z uśmiechem, patrząc mu w oczy. No, jak się dowiedziałeś? Proszę bardzo. A jak się dowiedział? No cóż, w sieciach społecznościowych nic nie jest niemożliwe. Tak więc idę po zaopatrzenie. Nawiasem mówiąc, przy stole czeka na ciebie główny prezent, co on tylko nie przywiózł. W dużych pakietach był ogromny tort wykonany na zamówienie, wykonane między innymi egzotyczne owoce, długie bagietki czerwone kraby, masło, mięsne przekąski, kiełbasa, wędliny, ser z ogromnymi dziurami, herbata, kawa, szampan, jogurty i lody. Uf, wydaje się wszystko. Zadowolony powiedział Eugeniusz, wyjmując z torby butelkę whisky. Do kuchni wszedł Tim i zaczął ocierać się o nogę żeni. A kto to u nas taki duży i piękny? Uśmiechnął się i wziął kotka na ręce. On cię rozpoznał. Wiera powiedziała zadowolonym głosem. Tim rzeczywiście mruczał zadowolony i wydawało się, że nie chciał schodzić z rąk Eugeniusza. Może dać mu miejsce? Zaproponował. Tylko nie tego, co przyniosłeś, stanowczo odpowiedział Wasilij Terentiewicz. Zaraz będę przygotowywał kaczkę i jemu też się coś trafi. Nie godzi się pomóc leśnemu mieszkańcowi? Spytał Eugeniusz. Co ty? Prychnął starzec. Przygotowanie kaczki to dla mnie święty rytuał. Wiera, może trochę się przejdziemy? Zaproponował gość. No, można, niepewnie odpowiedziała. Szczerze mówiąc, perspektywa pozostania sam na sam z Eugeniuszem niepokoiła dziewczynę. Ale w tym samym momencie bardzo chciała spędzić chociaż trochę czasu z tym wspaniałym chłopakiem. Oczywiście, idźcie, zatwierdził Wasilij Terentiewicz, a sam pomyślał. Już czas, aby do czegoś doszli. Albo niech więcej nie przyjeżdża. Nie ma sensu męczyć duszy dziewczyny. Jak pięknie tu wiosną, wykrzyknął Eugeniusz. Wszystko kwitnie, odnawia się. Tak, tu jest zawsze pięknie, odpowiedziała Wiera, niezręcznie się uśmiechając. Zimą i wiosną, i latem, i jesienią. Wiera, powiedział Żenia, zbierając się na odwagę. Muszę ci coś powiedzieć. Prawdopodobnie teraz powie, żebym się na nic nie nastawiała, pomyślała z smutkiem. Pewnie powie, że prezenty to prezenty, ale on ma dziewczynę. Słucham, kiwnęła Wiera, a on uklęknął przed nią i powiedział: Kocham cię, co, zrozumiałem przez ten czas, że jesteś dla mnie bardzo ważna, powiedział Eugeniusz, biorąc jej dłonie w swoje. Kocham cię i chcę być z tobą. Nie wierzę, pokręciła głową. No i niesłusznie, że Niajura o mnie zrezygnował i drugiego takiego rozczarowania po prostu nie przeżyje. Rozumiem, ale ja jestem pewien, że chcę być z tobą. Wierz mi, miałem dużo czasu, aby o tym pomyśleć. Ale przecież jestem inwalidką. Co cię ze mną czeka? Szczęście, bo inaczej być nie może z ukochaną dziewczyną. A co do twojego problemu, razem go pokonamy. Wiera patrzyła na swojego ukochanego i tak bardzo chciała w to uwierzyć, ale rana, którą zadał jej swoim zdradą Jura, była jeszcze świeża i mimo wszystko, no i dobrze, Żenia uśmiechnął się i pogładził ją po policzku. Głównym prezentem był laptop. Teraz będziemy częściej się komunikować, powiedział Żenia. Ostatnim razem jakoś się nie wymieniliśmy koordynatami. Wiera uśmiechnęła się smutno do siebie. Gdy zrozumiała, że jej relacje z Jurą skończyły się na dobre, bez wahania wyrzuciła drogi telefon, który jej podarował. Więc Vera, pomimo swojego pragnienia, nie mogła zostawić Eugeniuszowi żadnych koordynatów. Chyba że dziadkowy prehistoryczny drewniany telefon komórkowy. Więc prezent dla żeni był bardzo na miejscu. Na długo do nas zainteresował się Wasilii Terentjewicz, a na ile weźmiecie? Uśmiechnął się Eugeniusz. No, produktów przyniosłeś tylko na parę miesięcy, zaśmiał się gospodarz domu. Oj nie, na parę miesięcy się nie uda. Praca, ale na dwa tygodnie z przyjemnością. No to dobrze, a potem jeszcze przyjadę. Teraz będę często przyjeżdżał. Z jakiej racji? Zdziwił się Wasilii Terentjewicz, ale zauważywszy jak zarumieniła się Wiera, wszystko zrozumiał i pomyślał: "No, daj Boże". Dwa tygodnie minęły jak dwa dni. Ale tym razem Wiera żegnając ukochanego nie była smutna. Teraz myśli o nim będą jej ogrzewać duszę. Kiedy Eugeniusz ponownie odwiedził ludzi, którzy przez ostatnie kilka miesięcy stali się dla niego jak rodzina, osada tonęła w zieleni. Kwitły jabłonie, polany były usiane starymi dębami, pierwiosnkami i innymi wiosennymi kwiatami. Jak tu przyjadę, u was wszystko piękniejsze i piękniejsze, z zachwytem powiedział Eugeniusz. Ty jeszcze latem tu nie byłeś, uśmiechnęła się Wiera. To dopiero jest piękno, a jesienią, wykrzyknął Wasilij Terentiewicz. Wszystko tak jaskrawe, aż w oczach razi. Krótko mówiąc, zrozumiałem, zaśmiał się Eugeniusz. Trzeba tu bywać częściej. Dokładnie, ale co my stoimy? Chodźmy do domu, zaprosił dziadek. A gdzie Tim? zapytał Eugeniusz. Właściciel domu zachichotał. A Tim, mój drogi przyjacielu. Teraz stał się dorosły i leśny. Chłopak urósł, ale przybiega. Chciałbym go zobaczyć. Zobaczysz, machnął ręką Wasilii Terentiewicz. Tim przybiegł wieczorem. Jak dorósł, zauważył dla siebie Eugeniusz. No, chodź do mnie, przywitajmy się. Samiec Rysia podszedł do młodego człowieka, patrząc mu prosto w oczy swoimi bursztynowymi ślepiami. Ach, ty mój dobry. No, weź kiełbaskę. Tak, z pozorowaną surowością, powiedział starzec. Znowu przyzwyczajamy leśnego mieszkańca do jedzenia diablico. Winnam, wujku Wasylu. Eugeniusz zmęczony drogą poszedł wcześnie spać. A obudziwszy się o świcie, postanowił udać się do lasu. Jak bardzo za nim tęsknił. Tim spał, zwinięty w kłębek przy drzwiach. Usłyszawszy, jak Eugeniusz chodzi po domu i przygotowuje śniadanie, Rysik obudził się. Chodź tu, spiskowym piskowym szeptem powiedział Eugeniusz. Dam ci kiełbaskę, a Terentichowi nic nie powiemy. Po śniadaniu Eugeniusz cicho wyszedł z domu. Tim za nim. Zwierzę biegło do lasu na trzech łapach. Czasami Tim wracał, jakby wzywając Eugeniusza iść gdzieś. I chłopak szedł, jakby zahipnotyzowany. Nagle usłyszał wołające miałczenie Tima. A rozejrzał się dookoła, Eugeniusz przestraszył się. Jakieś miejsce odosobnione, zauważył. Jeszcze niedobrze niedźwiedzie i wilki złapią, i zapamiętaj, jak cię zwać. Tim tymczasem miałczał coraz natarczywiej. I Eugeniusz poszedł za dźwiękiem. I nagle zobaczył kontur czegoś bardzo dużego i obsypanego gałęziami. Z ciekawości rozłożył tę niezrozumiałą górę i zrozumiał. Że to nic innego jak helikopter, który uległ katastrofie. Na widok ogromu miał nieprzyjemne skojarzenia, ale Eugeniusz wszedł do środka maszyny. W helikopterze okazały się być jakieś dość pożółkłe papiery, datowane na 25 lat wcześniej. Papierów było niewiarygodnie dużo drogowe listy, raporty i wygląda na to osobiste dokumenty. Tak, dokładnie natknął się na paszport nie było szczątków ludzkich pomyślał Eugeniusz. Prawdopodobnie leśne je rozniosło. Ale to jest zrozumiałe po 25 latach. Mechanicznie zaglądając do paszportu, prawie stracił zmysły. Tarasow Michaił Nikołajewicz przeczytał i zapłakał. Tatusiu! krzyknął. Tato, tatusiu! Eugeniusz głaskał dokument, skrapiał go łzami i płakał głośno. Tato! Tim uważnie na niego patrzył i nie ruszał się z miejsca. Nieco uspokojony, Eugeniusz wszedł do ładowni. To co tam było gotowe było go powalić, bo tam było złoto w czarnych skórzanych woreczkach i było go bardzo dużo. Nie myśląc długo, Eugeniusz zgarnął znalezisko. Wsunął do kieszeni ojcowski paszport i wrócił do wioski. Wasili Terentjewicz kopał grządki, a wróciłeś? powiedział starzec. Ty byś, Eugeniu, ostrożniej z tymi spacerami w lesie wchodzić. Teraz tam pełno wszelkiego zwierzęcia. Przypadek, co się z tobą stanie? My z Werą nie przeżyjemy. Eugeniusz Rozkojarzenie kiwnął głową. "Dziwny jesteś dziś jakiś" zauważył dziadek. "A co to masz tam? Wujku Wasylu, chodźmy do domu." "Pójdziemy" nieufnie odpowiedział ten. Nigdy jeszcze nie widział swojego lokatora, a raczej prawie krewnego takiego, no takiego nie jak zwykle. Kiedy mężczyźni weszli do środka, Eugeniusz wysypał na stół worki ze złotem. Och ty, krzyknął starzec. Skąd to jeszcze? Och, wujku Wasylu, nawet nie wiem od czego zacząć. I Eugeniusz zaczął opowiadać o tym, jak przy pomocy Tima natrafił na helikopter. Tak było kiedyś, przypomniał sobie Wasili Terentjewicz. Wiele lat temu, daj Boże pamięci, więcej niż 20 lat temu w tajdze rozbił się helikopter złotego kopalni, ale go wtedy tak i nie znaleziono. Chyba nie za bardzo próbowali, westchnął Eugeniusz. Choć jasne miejsce odosobnione i strasznie ponure jak jakaś krypta. Choć właściwie tak jest naprawdę. Ale złoto to złoto, a ja teraz jeszcze coś pokażę. Poczekajcie k poszedł do swojego pokoju i wrócił z paszportem. Otwierając znaleziony dokument, Jewgini powiedział: zwróćcie uwagę na nasze imiona, nazwiska i patronimy. A potem otworzył stronę dzieci. To ja! szepnął Jewgeni i zapłakał, już po raz drugi tego dnia. Oto Tina! wykrzyknął Wasilii Terentiewicz i przytulił chłopaka, mówiąc: Płacz, synku, płacz, będzie ci lżej. Tyle lat żyłem, myśląc, że mój ojciec zaginął, i nawet nie przyszło mi do głowy, że znajdę jego paszport w Tajdze. Co za hałas? zapytała wesoło Wiera. Dostanę śniadanie? Dostaniesz, dostaniesz, bez złości mruknął dziadek, ocierając łzy. Coś się stało? Zainteresowała się wnuczka, zauważywszy, że u mężczyzn oczy są wilgotne. No nie, zdziwiona wydusiła Wiera. Jak w filmie, Wasilij Terentiewicz zauważył, czasami życie rzuca takie kruczki, lepsze niż jakikolwiek film. To na pewno, westchnęła wnuczka, wyraźnie myśląc o czymś swoim. Dobra, dość smęcenia, uśmiechnął się Żenia. Życie toczy się dalej, w końcu jesteśmy teraz bogaci, prawda? Złotko przecież przypadkiem się znalazło, nieprawdaż? Wszystko tak, przytaknął Wasilij Terentjewicz, ale przecież większość dostanie państwo. A kto by się sprzeczał? Ale złota jest tu tyle. Że nawet na część, która nam się należy zgodnie z prawem, można zrobić wieżę operację i jeszcze zostanie na życie, ocenił Jewgienij okiem doświadczonego biznesmena. Złoto znalezione na miejscu katastrofy sprzed 25 lat, Jewgienij, jako praworządny obywatel, oddał państwu i otrzymał odpowiednie wynagrodzenie. Wieże wykonano operację w jednej z najlepszych stolicznych klinik. Nie mogę uwierzyć, czy naprawdę będę mogła chodzić. Nie przestawała wykrzykiwać, będziesz chodzić i tańczyć, radośnie potwierdził ukochany, bo przecież wyjdziesz za mnie za mąż. Przepraszam, że tak bez pierścionka trochę eksportem wyszło. Tak, uśmiechnęła się Wiera. No jasne, tak, a pierścionek to taka bzdura. Tym bardziej, że podaruję ci tyle pierścionków, że wszyscy będą zazdrościć. Gdy Wierę wypisano ze szpitala, Żenia zabrał ją ze sobą do lasu. Tam oczyścił miejsce wokół helikoptera. Zamówię pomnik, powiedział. Nie ma grobu, ale przynajmniej będzie gdzie przychodzić, aby uczcić pamięć ojca. Zakochani milczeli. Jak tu strasznie, zadrżała Wiera. Jest coś takiego, przytaknął Jewgenii. Po tym jak dziewczyna całkowicie wyzdrowiała, odbyło się wesele pełne radości. Ślub w Tajdze, takiego biznesowe towarzystwo jeszcze nie widziało. Goście przybyli helikopterami, pociągami i samochodami, i wszyscy stwierdzili, że jest tu bardzo fajnie. Nikołaj, a może byśmy tu naszą srebrną rocznicę ślubu świętowali? Rozpaliła się pomysłem żona jednego ze starych biznesowych partnerów, Jewgenija. A czemu nie? świetny pomysł zgodził się Nikołaj. Twoja panna jest po prostu super z podziwem powiedział Walerii. Komuś się poszczęściło. A ja jestem po prostu szczęściarzem, odpowiedział żenia, myśląc, że nie żałuje ani chwili. Tak, na jego udział przypadło wiele prób, ale los za każdym razem hojnie rekompensował mu straty. Procedura małżeństwa odbyła się w domu Wasilija Terentiewicza, a stoły były nakryte prosto w ogrodzie. Teraz to miejsce przypominało dekoracje jak z pięknej bajki. Wiele kwiatów, kapryśne kompozycje z balonów i figurki bajkowych bohaterów, które wydawały się ożywać i zacząć maszerować wśród gości. Tim również był obecny na ślubie. Teraz leżał po prawej stronie stołu, na którym leżały paszporty nowożeńców i pierwszy rodzinny dokument świadectwo zawarcia małżeństwa. Ogłaszam was mężem i żoną, uśmiechnęła się atrakcyjna brunetka w średnim wieku po tym jak Wiera i żenia wymienili się pierścionkami. Pan młody może pocałować pannę młodą. Pierwszy małżeński pocałunek okazał się tak wzruszający, że młodym zaparło dech w piersiach. Tak się złożyło, że przyjechałem do tej wsi odpocząć, dojść do siebie i ogrzać duszę, powiedział szczęśliwy pan młody przy stole, ale ostatecznie znalazł rodzinę. Goście wybuchli oklaskami, po czym zaczęli skandować: Goszko, Goszko! Eugeniusz sprzedał swoje mieszkanie i młodzi przeprowadzili się do miasteczka. Jesienią Wera planowała rozpocząć studia na uniwersytecie. Ale nic z tego. Szósty tydzień ciąży z uśmiechem ogłosiła sympatyczna pani ginekolog. Cóż, urlop akademicki trwa dalej, stwierdziła dziewczyna. Dowiedziawszy się o ciekawym położeniu młodej żony, żenia ucieszył się jak dziecko. A może pojechałbyś do wsi? Zaproponował. Czy to ma znaczenie, skąd prowadzić interesy, a przy okazji ucieszyć staruszka Terenticha? Podoba mi się ten pomysł, radośnie zaśmiała się Vera. Ciąża żony zainspirowała Eugeniusza do nowego pomysłu budowy dużego domu w osadzie tajskiej. Byłoby dobrze skończyć go przed narodzinami pierwszego dziecka, marzył przed snem, leżąc w przytulnym pokoju, który kiedyś wynajmował. Tak, to byłoby wspaniałe zgodziła się Vera. Mamy do dyspozycji siedem i pięćdziesiątych miesiąca. No, nie jest to takie nierealne, jeśli robotnicy nie będą się lenić. Następnego dnia Eugeniusz zajął się tym zagadnieniem. Ogólnie rzecz biorąc, Waleria znalazł solidnych i pracowitych chłopaków. Chłopaki sprawdzeni, przekonująco powiedział Rozumowski. Widziałeś moją saunę? Tak więc to również ich ręce dzieło. Rodzina Tarasowych buduje dom i przygotowuje się do zastania rodzicami. Od czasu do czasu Eugeniusz odwiedza pomnik ojca. Jest na nim zdjęcie Michała Nikołajewicza Tarasowa, skopiowane z tego samego paszportu, który syn znalazł w helikopterze, a pod zdjęciem napis. Spoczywaj w pokoju, drogi tato. Bardzo cię kocham. Twój żenia. Po siedmiu i pół miesiącu w rodzinie Tarasowych odbyło się podwójne święto. No prawie podwójne. Po tym, jak wypito pierwsze kieliszki i kieliszki za nowy dom, Wera poczuła skurcze. Żenia wyglądał na tak zdezorientowanego, że Wasilij Terentjewicz roześmiał się. Co otworzyłeś usta? Za pięć minut ojciec. Zadzwoń. Ach tak. Po wezwaniu pogotowia Eugeniusz zaczął krzątać się wokół żony. Chodził tam i z powrotem do pokoju o zapachu świeżego drewna i farby i pytał, Wera, jak się czujesz? Irina, żona Walerii, nie wytrzymała. Tarasow, usiądź już. Dlaczego latać jak wahadło? Pierwsze narodziny to długi proces. Możliwe, że Wera nawet dziś nie urodzi. I tak się stało. Ojciec urodził się dopiero następnego ranka. Chłopca nazwali Dmitrij, Odwiedzając młodą matkę, nowy pradziadek i młody ojciec wyjęli z piwnicy dwie butelki na stojaku Wasylija Terentiewicza i urządzili uczta. Nawet nie wyobrażam sobie, jakbym żył bez was. W przypływie uczuć wyznał zięć. A ja nie wyobrażam sobie, jakbyśmy wszyscy żyli bez siebie. Odpowiedział starzec, Bóg spadający wybaczy nam bycie razem. Jakoś smutno umierać, dopiero co zostając pradziadkiem. Rzuć to, wykrzyknął żenia. Zaraz ci prawnuka urodzimy. Chcesz, chcę, stanowczo oświadczył Wasilij Terentjewicz. I trzymam cię za słowo. Zauważone, pięć dni później Wera i mały Dmitrij zostali wypisani ze szpitala. Eugeniusz z czcią wziął na ręce nowonarodzonego syna i przekazując żonie bukiet białych róż, szepnął z miłością Dziękuję za syna kochana. A tobie za to, że jesteś. Rodzina tarasowych osiedla się w domu. Wera i Eugeniusz już przyzwyczaili się do ról mamy i taty, i z przyjemnością opiekują się oraz rozpieszczają Dimę. Kropka, Bogaty rośnie, z dumą mówili rodzice Wasilijowi Terentjewiczowi i on ważnie kiwał głową. Przy tym jego oczy wilkotnie błyszczały. Wszystko byłoby niczego sobie, ale bardzo szkoda, że córka i zięć nie doczekali wnuków. Czasami odwiedza ich Tim, który już w niczym nie przypomina tego zabawnego liszka. Teraz to prawdziwy leśny drapieżnik z niebezpiecznymi żółtymi oczami. Ale żenia, Wera i Wasilij Terentiewicz wiedzą, że w głębi duszy jest bardzo dobry. Kupują dla Tima świeże mięso i leśny piękność wie, że tutaj na pewno go nakarmią do syta. Inaczej być nie może, bo Tim to ich talizman.